Siemaneczko, z tej strony Metal, a dzisiaj zrobimy sobie podwójny unboxing kostek z Lifetake. Niektóre kostki będę miał na sprzedaż na zawodach w Bielsku i ogólnie za pośrednictwem internetu. Dobra, odpakujemy najpierw tą mniejszą paczkę. Mamy normalne nożyczki, żeby się nie jechać z tym nie wiadomo ile. Bardzo jest oczekiwany tych kostek wszystkich, więc już się cieszę, że doszły. Jeszcze w najbliższym tygodniu, no czy dwóch tygodniach, tak w granicach do 10 powinny przyjść jeszcze dwie paczki, więc będzie co oglądać. Za chwilę zobaczymy wszystko, tylko rozpakuję. Jak widzicie, mam, no to może od razu odpakuję te trzy kostki, z czego Dajan nie jest dla mnie. No, odpakuję tylko jednego Winda, bo po co odpakowywać dwa. Dobrze, to jednego sobie odłożymy. Tutaj, znaczy nie Winda, tylko Mirrora, co ja mówię w ogóle. Dobra, wyciągamy. Niedawno miałem takiego w rękach. No nie wiem, czy chyba nie wrzuciłem unboxingu, bo się usunął filmik chyba. Nie, w ogóle nie wrzucałem unboxingu, bo kolega go chciał szybko, a ja nie miałem czasu, żeby go nakręcić. Dobra. Całkiem tłusty, całkiem fajny. Oba będą do sprzedania. Jak możecie zauważyć na innych moich filmikach, to mam do sprzedania zupełnie odmienne naklejki na Mirrora. Prawie każdy kolor możecie sobie wybrać, za wyjątkiem fluorescencyjnych kolorów. Dobra. Widzę, że lepiej idzie taką linijką, to odpakuję. Dziwne, że nie ma tutaj karty autentyczności znowu do kostki Dajan. No, ale nie szkodzi. Kostka też nie jest dla mnie. Jest to Dajan 50 mm. Czy 55? Tak, 55. Jest minimalnie mniejsza. Porównam do kostki Fangshi, która ma 54,6. No, znacznej różnicy nie ma, ale tam jednak coś tam widać. No, wow, ale skręcona i sucha strasznie. Moja Fangshi się już rusza doskonale. Trochę luźno, ale nie szkodzi. To w ogóle jest, zobaczymy budowę. Niby nasmarowana, dobra. Poruszajmy ją trochę. Faktycznie jest odczuwalna różnica między tymi dwoma milimetrami. Fangshi faktycznie też jest bardzo wygodna. Dobra, zobaczymy, czy się nadaje do OH. No, myślę, że się nada. Ta kostka jest zamówiona dla jednego kolegi, który odebierze ją sobie na zawodach w Bielsku. One handa muszę trochę przytrenować dopiero. Dobra, nie ma co gadać, bo to jest unboxing, a nie trollowe ułożenie na one handem w moim wykonaniu. Dobra, dokończę ułożenie, bo to tak głupio zostawiać kostkę w ogóle nie ułożoną. Wkładamy, zamykamy. Plełko całkiem bardzo przyjemnie, kolorystycznie. Teraz coś bardziej ważnego, ponieważ to są kostki, których na polskim rynku nie ma. Sami możecie zatrzymać filmik teraz i zgadywać. Teraz zatrzymajcie film i wpiszcie w komentarzu, co tu jest. 3, 4. Jest. Przy okazji mam gratisowe sety naklejek. O, z logami, super. Czarny kolor, jakiś taki brzydki, naklejki też jakieś takie syfiasta, ale były gratis, to wziąłem. Widzicie, jest takie... O, jest logo Rubik's Cube'a, super. Będę mógł nakleić na mojego Rubik's Cube'a i i sprzedać go jako nieużywany. Dobra. Otwieramy. Łohoho. Wiecie, co to jest? Oczywiście, że wiecie. Jest to... Są to raczej kostki C
Cyclone Boys. Ja wolę to nazwać Cyclone Boys niż Cyclone Boys, ponieważ lepiej brzmią. I tu mamy dwa chillongi. Te kostki specjalnie zamówiłem, że będzie można je kupić na moich jakichś aukcjach czy na zawodach, bo dużo ludzi chciałoby taką kostkę mieć, bo jest bardzo dobra, a niestety musieliby zamawiać bezpośrednio z Chin. A niektórzy nie chcą. Dobra, odpakujmy najpierw chillonga. Zamówiłem chillongi na kolorze, na plastiku primary, ponieważ też jest lepszy, można na nim układać na zawodach, a wielu ludziom się bardzo podoba. Nie wiem, czy to widzicie tak dobrze jak ja, ale kostka naprawdę jest bardzo ładna. No, musiałbym zmieniać specjalne oświetlenie i ten ustawienia kamery, żebyście zobaczyli. Ten pomarańczowy jest identyczny do moju. Tutaj mam porównanie moich naklejek. Wszystkie kolory, te fangshi, raczej te moje, są takie jakieś strasznie wyblakłe. No, ale nie szkodzi. Dobra, jedziemy. Bo poruszanie się takiej kostki jest super. Jak na suchą kostkę, no, może trochę jest nasmarowana. Coś tam jest, psiknięte. Jak na taką kostkę za 28 zł, tak, jest u Magicznej, to kostka się porusza naprawdę bardzo dobrze. Dobra, nie będę jej mieszał teraz. I teraz największa rzecz, na którą wszyscy czekają, albo przynajmniej ja na nią czekam. To są kostki Cyclone Boys. No, odpakuję jeszcze naklejki. A to za chwilę. Nie włożyłem instrukcji, dobra. Zamówiłem jeszcze 6 takich, żeby przełożyć plastik i będę sprzedawał kostki w kolorach, na przykład żółty fluorescencyjny, cała kostka, albo czerwony, bo to będą wtedy unikalne kostki, których nikt prawie nie ma. Dobra, więc mamy tutaj instrukcję chińską, tylko po chińsku. Właśnie się zastanawiam, czemu takie długie w ogóle robią, skoro to przecież lepiej by było wydrukować na kwadratowej. Okej, mamy tu folijkę. Fajnie by było ją odkleić tak, żeby jej nie zniszczyć. A nie, w sumie jedną kostkę i tak sobie zatrzymuję. A resztę mogę komuś sprzedać. Już mam nawet dwóch klientów. Okej. Kostki są na kolorowym plastiku, więc nie można na nich układać na zawodach. A tak jak już wspomniałem przed chwilą, planuję zmienić kolory i wtedy będą ogólnodostępne na zawodach i no, wiele ludzi narzeka, że kostka jest bardzo dobra, a niestety nie można układać na niej na zawodach. Już wam ją przedstawiam. Patrzcie, to jest zupełna nowość. Kolory fluorescencyjne plastiku. Żółty fluorescencyjny. Zielony fluorescencyjny. To jest pomarańcze. Pomarańczowy fluorescencyjny. Niebieski, granatowy, ciemny. Żółty to jak już mówiłem. I to jest czerwony, a to wygląda jak ten czerwony. Ale dobra, to nie szkodzi. Budowa. Pokażmy budowę. Bardzo podobna do chillonga. A może nie będę go teraz pokazywał. I pierwsze ruchy na kostce. Czekajcie, jeszcze wytrę, bo coś się chyba polało. Ok. Pierwsze ruchy sucho. Poruszanie prawie identyczne do, nawet lepsze trochę od chillonga. Jest kostka jakby trochę szybsza. Przemieszam ją, żeby pokazać wam te odcienie, bo to naprawdę na żywo daje, nie wiem, dobry efekt, bardzo dobry. Stwierdziłem, że nie będę kupował białej kostki, bo z tego co widziałem u Sajwa na kanale, to w ogóle się różniła kosmicznie budową od kolorowej. A ta jest taka jakaś odmienna. No, kostka
jakieś lepsze odczucie ma. Sprawdźmy, ile ścina. 40 stopni. Uważam, że to jest chyba wystarczająco, bo nie wiem, gdzie musielibyście wykonać ruchy strasznie takie okrężne, jakbyście układali kulkę, żeby w ogóle ścinać 45 stopni. To naprawdę, a po prostu bez sensu, bo ścinacie tak i chcecie jechać, a chcecie wrócić, a tu już wam nie zetnie i się blokuje. No więc taka ilość jest w miarę bardzo dobra. Naprawdę jest jakaś taka płynna, w ogóle nie czuć tarcia. To chyba przez ten kolorowy plastik, dobra. Jakby ktoś potrzebował albo chciał taką kostkę mieć w swojej kolekcji, albo będzie zainteresowany kupnem jednokolorowej, na przykład w żółtym fluorescencyjnym albo coś w tym stylu, to będzie się można ze mną skontaktować już od dzisiaj na ten mail, co jest podany w linku, czy tutaj jest w komentarzach. Zależy, czy siedzicie na tablecie, czy na komputerze. Dobra, to by było chyba na tyle. A, miałem odpakować jeszcze po jednym secie naklejek. Zobaczmy w ogóle, co to za chiński szajs nam dali. Naklejki... No... Nawet żółtego nie dali. Dobra. Bez komentarza. W sumie na którą kostkę, bo pytam się. Dobra. Tutaj dali nam takie kolorki. Wszystko jest wszystkie te naklejki są nie są śliskie, tylko są teksturowo. Takie teksturowe w połowie, pół mat, pół tekstura. Dobra. To sobie potem spakujemy i jeszcze jedne naklejki. Tak dziwnie śmiesznie to przykleili. Dobra. Pakowanie jak w Dianach, naklejki Rubiksa, nie wiem w ogóle dlaczego. Pierwsze wrażenie całkiem fajne. Tu już jest folia naklejona, transferowa, super. Chociaż i tak prawdopodobnie te naklejki wolałbym sprzedać niż użyć. Wolę swoją jakość, ale za to tutaj już jest biały. To już jest wielki plus. Też naklejki są takie matowe, nie są na szczęście teksturowe, więc można ich używać bez obawy, że się coś stanie. Że wam, nie wiem, palce podpadają. To chyba byłoby na tyle. Jeszcze pokażę wszystkie kostki. Chillongi, TD i TP. No, myślę, że to byłoby na tyle. Zapraszam do OLL-i z metalem. Warto się czegoś nauczyć, bo przyspieszyć swoje czasy i w ogóle. No i to chyba byłoby na tyle. Cześć!